Cześć moi mili, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem wam przedstawić kogoś wyjątkowego. Znalazłem ostatnio pod sklepem dziecko. No niestety nie moje dziecko, dziecko Jerzyka Pospolitego. Wyglądał na zdrowego, nie miał połamanych skrzydeł, czyli kwalifikował się do dalszego utrzymania. Z rozwoju piór wnioskuję, że znalazłem go w momencie, kiedy miał już około 21 dni życia, to znaczy połowa cyklu, w którym wychowują go rodzice. No i muszę wychować dzieciaka. Kiedy go znalazłem, ważył 42,5 grama. Na następny dzień ważył 41,25, a dzisiaj, dzień trzeci, ważył już tylko 40. Poleciał troszeczkę na masie w dół, dlatego że był oporny w jedzeniu. Nie chce jeść sam, muszę go karmić na siłę, to znaczy otwierać mu dzióbek i wrzucać mu jedzenie prosto w gardziel. Teraz, kiedy już się nauczyłem, jak to robić, waga zaczyna wracać do normy. Po trzecim posiłku dzisiaj wrzuciłem go na wagę i było tam już 42 gramy. To znaczy, że wszystko idzie w dobrym kierunku i najprawdopodobniej uda mi się go wychować. No to z dzisiejszej relacji tyle. Dogram wam coś jutro. Piąty dzień Jerzyka u mnie. Idzie dobrze, odzyskuje masę. Dzisiaj rano ważył już 41,90 grama. Teraz właśnie zabieram się za drugie karmienie młodzieńca. A karmię go larwami mocznika, topionymi, żeby się nie ruszały. Przebudził się. Dobra, biorę się za karmienie. Do zobaczenia. Siódmy dzień Jerzyka u mnie. Wszystko idzie mu bardzo dobrze. Apetyt powrócił, zaczął jeść z ręki. Dzisiaj waży 43,24 grama. No i teraz, kiedy dopisuję mu apetyt, będzie szło na pewno dużo lepiej. Tutaj widzicie jego porcję. 4 świerszcze i trochę mączniaka. Zróżnicowałem mu dietę, po prostu, żeby jadł też coś innego. I teraz patrzcie na to, jak młodzieniec będzie zasuwał. I po świerszczu. Patrzcie na to. I po drugim świerszczu. Trzeci. Nie ma problemu. Ciach, czwarty. Maszyna do pożerania. Teraz mączniaki. Jest niesamowity. Dobra, ja go karmię dalej. Do zobaczenia za niedługo. 3,5 grama pokarmu zniknęło jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Po prostu jest niesamowity. I tak 6 razy dziennie. Jeśli ktoś mi kiedyś powie, że je jak ptaszek, to po prostu parsknę ze śmiechu. Dlaczego? Dlatego, że ten ptaszek waży 43, niespełna 43,5 grama, a zjadł 3,5 grama na jeden posiłek. To jest 21 gram dziennie tych robali musi zjeść. Czyli prawie połowa jego masy ciała. Niesamowite. Dziewiąty dzień Jerzyka u mnie. Poszedł już bardzo fajnie na masie. Dzisiaj wrzuciłem go rano na wagę. To miał 49,95 gram. Zaczął troszkę mniej jeść, pewnie dlatego, że ta masa już tak całkiem fajnie podskoczyła. Wrzuciłem mu tutaj nową zabawkę do pudełka, żeby mógł sobie chwytać ją pazurkami i ćwiczyć skrzydełka. No i ogólnie widać, że rośnie młodzian, rośnie.
No to dobrze. To tyle z mojej strony. Do zobaczenia. Cześć. 11 dzień Jerzyka u mnie. Wszystko idzie mu bardzo fajnie. Jest żywy. Lubi już sobie wyjść z gniazdka, pochodzić po pudełku. A dzisiaj rano wrzuciłem go na wagę. Było już 51 gram. Czyli ma już tą delikatną nadwagę na pierwsze dni życia, żeby nauczyć się lotu, nauczyć polowania i picia w powietrzu. Już prostuje skrzydełka, rozciąga się, trzepocze nimi czasami. No to tak jeszcze 10-11 dni i poleci w świat. No dobra, to tyle. Do zobaczenia za 2 dni. Łobuz ze mną już 13 dzień. Jeść nie chce, rozrabiaka. No ale waga trzyma się stale. Ma teraz 49,8 grama. No i tak sobie spaceruje. Do zobaczenia. 15 dzień łobuza w hotelu. O, łobuz, rusz się coś. To się schował w kącik. Waga 48 gram, trzyma się stale. Trzeba go karmić teraz na siłę. Przestał już samochoczo jeść. Zostało kilka dni do wylotu. Do zobaczenia. 16 dzień młodego. Dzisiaj uciekł z klatki i zachowywał się już bardzo niespokojnie, co wskazuje na to, że może chcieć już sobie odlecieć. No i właśnie zaraz spróbujemy go wypuścić. Chodź młody, pokaż co potrafisz. No i tyle go widziano. Pięknie nabrał wysokości. Poszedł jak marzenie. O, już spotkał osobnika ze swojej grupy wiekowej. Super. To jestem zadowolony. Trzymajcie się. Pa.